Jesteśmy w Darling Harbour. Dzisiaj graje trochę, wiesz? Coś taka... O, będzie gorąco jak cholera. Starszyk mówi, że będzie gorąco jak cholera. Jest na taśmie. Jest niewinnie, to tak wygląda zawsze, jak będzie duży upał. To rana to tak niewinnie wygląda. To rzeczy jakieś błąki, jakieś mgiełka. A później jak dowali... A tam budują te nowe kasyno, wiesz? To, co tam, ten budynek. Ileś tam 2 miliony dolarów. Miliardy. 2 miliardy? A? To się zwróci szybciutko. Tak, bo on oprócz kasyna to jeszcze zobowiązał się, że wybuduje jeszcze coś, jakieś hotele, jeszcze tam, wiesz, coś uporządkuje ten teren, jeszcze to council, wiesz, wyciągnął od niego maksymalnie. Tutaj zakaz dzisiaj jest po tych ognisk robienia. Widziałeś? Total Fireman. Tak, no bo dzisiaj... Ale tutaj budynki, co to jest? Kiedyś to były takie jakieś stare fabryki, rozwalone mury i tak dalej. Zobacz, co tu budowali. Tu będziesz miała to kasyno, więc co tam O człowieku. 20 pięter. Także... A, robią 13 piętra. Wiem, że w Stanach nie ma 13 piętra. Oni nie wierzą w gusła. Solicycy są bardzo tak. W gusła. Prostolinijni. Co być to będzie? Patrzcie, jaka mgiełka jest. To się rzadko zdarza w Sydney, mgiełka taka. Zawsze jest błękitne niebo bez mgły. No ale nie wiem, może w nocy było trochę chłodniej. Dlatego teraz paruje ziemia. No. A stąd wypływamy na te rejsy statkiem. Może to nawet stoi dzisiaj, nie wiem, czy stoi, czy chodzi. No, tak. Sobotę odpływa. Przyjmujesz kamerę, Lilo, bo tam zaraz będzie opera. Ja? To już widać. Już za dużo nie zobaczysz teraz. O, tutaj jest ten... To jest ten dom socjalny, nie? Tak. Ale już się za niego wzięli. Już zaczynają krytykować. Jakim... Będzie kasyno? Jakim prawnie? Nie. Oni to rozwalą, bo to wiesz... Budynek mały, a teren to jest... Kupuje ten teren tutaj, wiesz. Także się wzięli za nich, bo oni tam, wiesz, narkomani mieszkają, rozumiesz, biorą sobie kumpli czy innych, wynajmują jeszcze to, wiesz, bo to jest dosyć ciekawe miejsce tutaj jest. Centrum melanżu, ale jest potężny ten most. Tak, robi wrażenie, wiesz, szczególnie jak pierwszy raz się wjeżdża z tamtej strony, to robi wrażenie ten most. I patrz, to jest wszystko nitowane. Nic spawane, wszystko zobacz. Ile tych nitów musieli i nie tylko w fabryce, bo w fabryce robili jakieś części. A później trzeba to tu połączyć również, te części. I trzeba było nitować. Mm-hmm. I to nity takie, ja wiem, o średnicy, ja wiem, 20-30 mm. I to, tą główkę zabić, bo musi być rozgrzana do czerwoności i później tymi młotami pneumatycznymi rozbijana. Most się już spłacił kilka lat temu, już był spłacony, ale dalej się płaci, bo to konserwacja i tak dalej. Co masz na myśli spłacone? Proszę? A co masz na myśli? Zbudowania. Cały koszt mostu już został spłacony. Bo wiesz, bo to oni tu budują na jakichś tam, na zasadach pożyczek, wiesz. No i to później się spłaca. Czy to prywatne pożyczki, czy państwowe, z banku, rozumiesz? W każdym bądź razie to jest nie wyłożone pieniądze na stół, tylko trzeba przez ileś tam lat, ja już chyba 70 lat chyba był spłacany ten